Trenerze, można powiedzieć, że przed meczem niektórzy już rozpisali scenariusz tego spotkania, a on trochę się nie sprawdził, bo trzeba chyba obiektywnie stwierdzić, że Lech był lepszym zespołem dzisiaj. No tak to wyglądało z naszej strony również. Szkoda tej straconej bramki, bo myślę, że dobrze graliśmy w piłkę, graliśmy do przodu. Mieliśmy swoje sytuacje, nie wiem jak statystyki wyglądają, ale tych strzałów w światło bramki oddaliśmy naprawdę dużo. Zabrakło trochę szczęścia, może trochę skuteczności, koncentracji, żeby tą bramkę tutaj strzelić. Tak jakby podzielić ten mecz na dwie połowy, no to w pierwszej mieliśmy dużo sytuacji Lecha, takich już pachnących bramką dosyć mocno, a w drugiej jednak Piast się cofnął, miał już swoje i już tak łatwo nie było kreować te sytuacje. No na pewno. No, my mamy swoje problemy z przodu i to też było widoczne w tym meczu i w innych. Jeżeli nie mamy Gytkiera, nie mamy Timura, nie mamy Amarala, Tiby, no to o te sytuacje jest trudno. Jak już je tworzymy, no to też mamy problem z ich wykończeniem, ale mimo to jestem zadowolony z tego meczu, z gry przede wszystkim, nie z wyniku. Natomiast z gry mogę powiedzieć, że no graliśmy naprawdę fajną piłkę, graliśmy do przodu, próbowaliśmy do samego końca. Nie udało się, taki sport, ten wygrywa, kto strzela bramkę. Dzisiaj Piast był o tą jedną lepszy i zasłużenie chyba zdobył to Mistrzostwo Polski, bo jeżeli zespół w tej rundzie mistrzowskiej wygrywa 6 spotkań, jedno remisuje, no to chyba tutaj nic dodać, nic ująć. Teraz czas na odpoczynek, a później powrót do ciężkiej pracy przed nowym sezonem. No tak, zawodnicy już jadą, ja jeszcze mam kilka dni na to, żeby podogrywać pewne sprawy i sztabowe, i kadrowe zespołu, także na pewno odpoczniemy, na pewno się dobrze przygotujemy do tego okresu przygotowawczego, tak żeby po tym okresie też nasza gra wyglądała jeszcze lepiej niż do tej pory, no i przede wszystkim skuteczniej. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.